Okej, to ja może zacznę. Ja jestem Martyna, to jest Ewa. Od kilku lat jesteśmy... Dzień dobry, ja się może przywitam też. Jesteśmy absolwentkami School of Form i od kilku lat działamy razem pod nazwą tak naprawdę i ten projekt. Dzisiaj zostaliśmy zaproszone, żeby mówić o rzemiośle i technologii i postaramy się to zrobić trochę z naszej perspektywy, to znaczy opowiedzieć, czym dla nas jest to rzemiosło, jak wyglądało nasze zderzenie z rzemiosłem. No i myślę, że możemy zacząć. Więc poszerzająca się definicja rzemiosła. Kiedyś tak naprawdę sprawa była dosyć prosta. Rzemiosło, czyli określony, wykonywany zawód, były grupy, które zajmowały się, specjalizowały się tak naprawdę w jednej rzeczy. Nad nimi zazwyczaj sprawowały opiekę organizacje cechowe, które czuwały na tym, żeby te przedmioty były wykonywane w jak najlepszej jakości. W tej chwili rzemiosło tak naprawdę jest trudne, mam wrażenie, że jest trudne do określenia. To znaczy te ramy są coraz bardziej płynne i tak naprawdę samo słowo rzemieślnik znaczy już dzisiaj trochę coś innego. Przede wszystkim dlatego, że zmienia się kontekst, to znaczy zmieniamy się my, zmieniamy się ludzie i mamy coraz więcej potrzeb. Te potrzeby się zmieniają, zmienia się nasze podejście do przedmiotu, nasza świadomość tego przedmiotu, w jaki sposób on jest wykonywany, skąd się wziął, kto go zrobił. I tak naprawdę to rzemiosło, z którym mamy do czynienia dzisiaj, ten rozkwit, który możemy obserwować, on jest związany też z tym, że zostanie na nim wymuszana pewnego rodzaju zmiana. Czyli te czynniki zewnętrzne, o których zaraz opowiemy, które my zauważyłyśmy, przenoszą się bezpośrednio na to rzemiosło, o którym będziemy mówić. Tak jak Martyna powiedziała, tutaj właśnie zauważyłyśmy coś takiego, że i stare rzemiosło, tak to będziemy nazywać w tej naszej opowieści, przeobraża się pod wpływem nowych czynników, ale też zauważamy coś takiego, że w tym obszarze powstają właśnie też nowe zjawiska, które chciałybyśmy przybliżyć. I na pewno tak jak sprawiło nam trudność jakby jednoznaczne opisanie tego zjawiska, ponieważ wymyka się spod jakby tutaj tych już pojęć, które były do tej pory nam znane. Jedno jest pewne, że wydaje nam się, to znaczy pewne wydaje, można powiedzieć, że pewne jest to w rzemiośle, że jest na pewno wielowątkowe i jego przyszłość nie jest jakby tutaj określona jasno i wydaje się, że będzie jakby w wielu aspektach można na nie patrzeć. I tutaj Martyna już jakby wspomniała o tym głównym czynniku, który powoduje te zmiany, bo to jest cały kontekst nasz kulturowo-społeczny i wszystkie czynniki, które spowodowały, że to rzemiosło i stare się zmienia, ale też powstają nowe zjawiska. I właśnie co tak naprawdę tutaj, co ma na to wpływ? I to jest przede wszystkim tak, bo kiedy myślimy o rzemiośle, myślimy o tym rzemieślniku, który wykonuje dla nas te elementy, te przedmioty, te obiekty użytkowe, z których korzystamy na co dzień i co sprowadza się do tego, że coraz częściej zwracamy się w tą stronę, to znaczy odsuwamy się od masowej produkcji, odsuwamy się od rozwiązań, które są powielane w nieskończoność tak naprawdę, które mają bardzo duży wpływ na środowisko, ponieważ mamy dosyć właśnie tego konsumpcjonizmu, coraz częściej widzimy, że idzie to w złą stronę i że powinniśmy zacząć zwracać uwagę na te przedmioty, ponieważ przedmioty nam też komunikują to, w jaki sposób przedmiot jest wykonany, to w jaki kto go wykonał, dlaczego go wykonał, z jakiego materiału go wykonał, czy myślał o tym, co się stanie później z tym materiałem. To wszystko ma wpływ na to, czym ten przedmiot dla nas jest i automatycznie zwracamy się tutaj w stronę rzemieślnika, czyli tego wykonawcy, który posiada całą wiedzę, niejednokrotnie wieloletnią, która sprowadza się do wykonania tego produktu. I mamy tutaj właśnie jest taka ogólna potrzeba nas jako ludzi, która wytworzyła się też ze zwiększającą się świadomością, że powinniśmy właśnie odsunąć się trochę od tej masowości i zwrócić się, dać ukłon właśnie tym rzemieślnikom, o których tutaj cały czas jeszcze mówimy. Znaczy tak, mamy ta potrzeba przedmiotów trwałych i dobrej jakości. Jakby to też jakby w wielu przedmiotach zauważamy, że jesteśmy zmęczeni już tym, że dane obiekty mają zaplanowaną śmierć przedmiotu, że wiemy, że coś się popsuje po 4 latach, że tak naprawdę już ten wybujały konsumpcjonizm jesteśmy bardzo, bardzo mocno doświadczamy negatywnych tego skutków. Jakby widzimy, co się dzieje ze środowiskiem,
chcemy być trochę bardziej za to odpowiedzialni i tutaj już nie będę powtarzać, bo ta cała jakby relacja, która się kryje, że chcemy jakby, nie chcemy, żeby ta relacja, żeby ten proces powstawania przedmiotów był dla nas przezroczysty, tylko chcemy wiedzieć, kto za tym stoi, jak to zrobił, z czego to jest właśnie, z czego to się wszystko wzięło, jest jakby powoduje, że grunt, który teraz jakby ten kontekst, który jest otacza nas, spowodował, że to rzemiosło, tak jak na początku mówiłyśmy, odradza się, ale też właśnie się jakby bardzo w ciekawe strony podąża i się przeobraża. I tutaj te wątki, które chciałyśmy poruszyć, to jest taka nasza obserwacja, ponieważ tak jak na początku powiedziałyśmy, to jest bardzo różnorodne ścieżki może przyjąć jakby sam obszar rzemiosła, ale bardzo ciekawym zjawiskiem według nas i jakby ciekawość też tutaj polega na tym, że właśnie na tym gruncie wydaje nam się, że rzemiosło może dać, stać się doskonałą bazą ku temu, żeby szukać nowych rozwiązań, żeby pojawiała się tam innowacja, że ten obszar, o którym właśnie zaraz opowiemy, jest doskonałym jakby polem do eksperymentowania i do nieustannego jakby poszukiwania rozwiązań i te z kolei rozwiązania mają szansę przenieść się do innych dziedzin i jakby wzbogacać inne aspekty. I tym jednym z głównych wątków, o których będziemy mówić, jest coś, co no to jest po prostu projektowanie z rzemiosłem, czyli to jest jakby fuzja dwóch osób albo jakby kompetencji, czyli to jest projektant i rzemieślnik. Tutaj to jest nam bardzo bliskie, ponieważ no my z Martyną nie jesteśmy, użyję słowa makerami, bo za niedługo jeszcze o tym będziemy mówić, ale jakby no, mamy wykształcenie projektowe i zajmujemy się bardzo wieloma różnymi rzeczami i nie jesteśmy, że tak powiem, wyspecjalizowane w jednej dziedzinie, nie pracujemy ciałem, jakby nie mamy doświadczeń kilkuletnich, wieloletnich z danym materiałem. Mamy inne kompetencje, ale bardzo wielokrotnie potrzebowałyśmy, żeby stworzyć nasz projekt, potrzebowałyśmy wejść w współpracę z rzemieślnikiem i jakby jeszcze zaraz opowiemy dokładnie o naszych doświadczeniach, ale tak jeszcze bardziej na sucho, że tak powiem, ta współpraca jest czymś, co właśnie wytwarza nowe rzeczy i na styku tych dwóch jakby osób powstają nowe wartości. Tutaj projektant od siebie, jakby od strony rzemieślnika, projektant dostaje tą bezcenną wiedzę, know-how, dostaje jakby, staje się świadomy tego, jak dany materiał może się zachowywać, poznaje jego ograniczenia i możliwości. To z kolei wpływa na to, jak może myśleć o swoich przyszłych projektach i co może zmienić w tych, które już powstały. Też co ważne jest to, że tutaj wydaje nam się, że projektant ma taką kompetencję do tego, żeby przekraczać jakieś granice i szukać, poszukiwać nowych rozwiązań. Z kolei dla rzemieślnika o tyle to jest istotne, że bardzo często wtedy właśnie, kiedy jakby ma do czynienia z takim katalizatorem, to wychodzi za takie utarte przez siebie jakby schematy i ścieżki i jest to też bardzo duża dla niego szansa na jakby poszerzenie oferty, ponieważ bardzo częstym problemem jest to, że oferta jakby z tych starych zakładów rzemieślniczych bardzo często już nie przystaje do oczekiwań klientów, użytkowników danych obiektów i to też staje się dla nich taką zachętą nie tylko do, znaczy to może jest dosyć takie zdanie nie do końca, ale chodzi nam o to, że to jakby staje się nie tylko jakby wyrabianiem rzeczy, ale też zachętą do tworzenia, bo z tego, co właśnie my miałyśmy do czynienia z naszą jakby, nasze doświadczenie tak troszeczkę o tym jakby może pozwolić nam myśleć. I tak jak już tu powiedziałam, właśnie ta fuzja kompetencji tego projektanta i rzemieślnika właśnie może doprowadzić do tego, że powstaną zupełnie nowe jakości. To jest to, o czym Ewa mówiła, tu jeszcze zaraz będzie przykład, ale to, o czym Ewa mówiła, czyli ten rzemieślnik z takiego naszego doświadczenia i w takim naszym rozumieniu, to była osoba, która, to jest osoba i to ciągle będą osoby, które od wielu lat zajmują się określonymi działaniami, czy to dotyczy stolarstwa, czy w naszym wypadku tutaj będziemy też mówić dużo o złotnikach. Generalnie, że te zawody tak naprawdę bardzo często oprócz sytuacji, kiedy wkracza innowacja i te zakłady ciągle się ulepszają, to cały czas mamy też, współpracujemy z rzemieślnikami, którzy od dłuższego czasu są zamknięci w swoich ramach i nie wykraczają poza nie. I to te nasze doświadczenia, o których będziemy mówić, właśnie to jest to połączenie projektant-rzemieślnik. I tu jest jeden z takich przykładów takiej współpracy. Tak, to jest program, który jest zorganizowany na warszawskiej ASP, prowadzony razem z Muzeum Warszawskiej Pragi.
I tutaj do tego programu zostało zaproszonych bardzo wiele warsztatów warszawskich, ale rzemieślniczych. Niektóre się odmówiły jakby nawiązania tej współpracy. Na stałe do współpracy weszło 16 warsztatów i do tej pory tutaj 30 studentów realizowało projekty wspólnie właśnie z rzemieślnikami z bardzo różnych, z wielu dziedzin tak naprawdę. I takim chyba najbardziej charakterystycznym projektem jest to, co Państwo właśnie przed sobą widzą. To są buty projektu Eweliny Czaplickiej-Ruduchy. I ona te buty, to jest kolekcja dyplomowa, to kolekcja butów męskich, znaczy między innymi kolekcja butów męskich, bo to była cała też jakby, to jest katedra mody, zrealizowanej w Szewskiej Spółdzielni Stopa. I na początku właśnie tutaj z tego, co dotarłyśmy do tych informacji, tutaj też projektantka napotkała na początku na sprzeciw jakby wprowadzaniu niektórych zmian w takim jakby standardowej produkcji obuwia, ale jednak w miarę nawiązywania w tej współpracy te mury zaczynały pękać, granice zaczynały też się poszerzać i jakby osoby, które współpracowały z projektantką, zaczęły jakby dopuszczać do siebie możliwość zmiany pracy. No i tutaj właśnie projektantka jakby bardzo uparcie chciała dążyć do jakiegoś tam swojego projektowego celu, ale tutaj potrzebowała właśnie tej drugiej osoby i w związku z tym jakby powstała taka pełniejsza kolekcja. Tutaj w końcu jakby ta współpraca do teraz trwa i faktycznie po zobaczeniu, to taki moment był bardzo ważny, kiedy rzemieślnicy wykonujący tą kolekcję zobaczyli wytwory spod swojej ręki na pokazie mody i wtedy od tego momentu projektantka opisywała to, żeby to był jakiś taki mały przełom, że od tego momentu, kiedy jakby zobaczyli to realnie tam na tym pokazie, to ta współpraca zaczęła się jeszcze bardziej rozwijać w dobrą stronę i nadal z tego, co wiemy, współpraca będzie trwała przy kolejnych projektach. I to jest to, co przydarzyło się nam, czyli nasz projekt MIKO, który był projektem dyplomowym, powstał 3 lata temu. A nadal jest w rozwoju. Tak, i to jest to zderzenie z rzemiosłem, które spotkało nas. To jest projekt 7 obiektów biżuteryjnych do przeznaczenia, to jest biżuteria terapeutyczna, która ma za zadanie pomagać, tak naprawdę rozluźniać mięśnie w różnego rodzaju urazach. Ale problem polega na tym, że każdy właściwie z tych obiektów zawiera ruchome elementy. To znaczy, projekt jest z dziedziny biżuteryjnej i wykonanie jest biżuteryjne, ale rozwiązania nie są biżuteryjne, to są tak naprawdę małe urządzenia, które we współpracy, jak się później okazało z czasem, które we współpracy ze złotnikami sprawiały bardzo, bardzo, bardzo dużo problemów ze względu na dużą niechęć osób, z którymi współpracowałyśmy. To znaczy tam było dużo trudności, ale za każdym razem, kiedy próbowałyśmy przekroczyć taką granicę, jeżeli chodzi w rozmowie z tym rzemieślnikiem, złotnikiem o sposobie myślenia o tym projekcie, napotykałyśmy dosyć duży upór i też technologiczny i taką czystą niechęć do wykonywania, robienia nowych rzeczy. I też, co jest ciekawe, właśnie doszłyśmy do tego po jakimś czasie, że tak naprawdę największym problemem było to, że te obiekty były, konieczne jest wykonywanie ręczne każdego z tych obiektów, ale największym problemem było to, że każdy z tych obiektów wymagał pewnego rodzaju ruchu i to było dosyć trudne dla przeskoczenia, jeżeli chodzi o taką tradycyjną pracę złotniczą po prostu. Tak, no tutaj my współpracowałyśmy z kilkoma złotnikami i no to bardzo często wyglądało tak, że to było aż my wtedy musiałyśmy przyjmować taką rolę nieustannego przesuwania granic w myśleniu o tym wykonywaniu biżuterii. Bo na początku za każdym razem padało zdanie, że nie da się tak. W sensie to jest zdanie, które faktycznie, jednak to nie jest legendarne zdanie, to zdanie się bardzo mocno jakby tam przewijało w tej współpracy, że nie da się tak. My tam bardzo dużo z obu stron pewnie to wymagało cierpliwości i takiego... No,
pewnego rodzaju takiego nastawienia na współpracę z osobą, która posiada olbrzymią wiedzę, ponieważ jako projektantki nie miałyśmy po prostu takiego doświadczenia, jakie posiada Złotnik i musiałyśmy trochę polegać na tej wiedzy. Z drugiej strony Złotnik, mając za sobą ogrom doświadczenia, posługiwał się pewnymi utartymi ścieżkami i wychodzenie poza te granice było dla niego pewnego rodzaju dyskomfortem i zarówno pod względem technologicznym i też finansowym, ponieważ okazuje się, że wykonywanie takich elementów, czy też poświęcanie czasu nowym rozwiązaniom nie do końca może też się opłaca im jako specjalistom tak naprawdę. I to też był jeden z takich czynników, które, bo nie chcemy tutaj brzmieć strasznie pesymistycznie, to są po prostu nasze doświadczenia, które gdzieś tam zebrałyśmy, bo możemy myśleć o rzemiośle jako o czymś, co się rozwija, co jest coraz bardziej innowacyjne. Ale zakończenie nie musi być pesymistyczne, właśnie chodzi o to, że tutaj faktycznie przesuwałyśmy te granice, dogadywałyśmy się, tutaj dużo cierpliwości ze strony panów na pewno było potrzebne. Ale właśnie ta nasza jakby upartość i podsuwanie też rozwiązań z innych dziedzin, tłumacząc, że na przykład tutaj jest tak to zrobione, więc może da się to przyłożyć też na tą technologię i proszę, może spróbujemy wyprototypować chociaż ten jeden jakby pierścionek, wykorzystując technologię z innej dziedziny. W końcu tak naprawdę w ostateczności no można powiedzieć, że ostatniej naszej współpracy udało się to zrobić tak, że właśnie ta upartość i cierpliwość i jakby to przesuwanie cały czas tych granic, o których powtarzam, zakończyło się tak, że powstał projekt i do niego rozwiązanie, które by pewnie nie powstało, gdyby nie to, że spotkały się dwie osoby posiadające różne kompetencje, czyli uparty projektant, zdolny rzemieślnik, którzy w końcu jakby doszli do tej współpracy i powstało coś, co na gruncie albo w jakichś innych okolicznościach nie doszłoby do powstania, bo spotkałyśmy się też z taką opinią, że to była nasza ostatnia współpraca i Złotnik spojrzał na to co chcemy, porozmawiał z nami i powiedział, że on ma 50 lat doświadczenia w zawodzie, jest już emerytowanym złotnikiem i on dopiero wydaje mu się, że pretenduje do tego, że może wykonać ten prototyp. Więc my kilkakrotnie się zastanawiałyśmy, że może jednak jak jest tak bardzo ciężko, to może my się jednak przebranżowimy i spróbujemy to zrobić same. Bo też wiele razy słyszałyśmy, że jeśli tak długo to nie wychodzi, to może warto samemu. Ale potem jakby byłyśmy świadome też tej ogromnej ilości wiedzy, tej jakby wiedzy cielesnej i wiedzy przez doświadczenie, której my po prostu przez kilka lat nawet nie będziemy w stanie przeskoczyć. I nawet właśnie to utwierdziło to zdanie, które powiedział nam ten Złotnik, który jakby miał na tyle cierpliwości, że faktycznie no tutaj można powiedzieć, wypracował, że wypracował z nami te rozwiązania. Tak, ale właśnie użył przedtem słów takich, że właśnie jego 50-letnie doświadczenie dopiero uważa, że pretenduje do tego, że może o tym pomyśleć, więc to też jakby świadczy o ilości doświadczenia i jakby pracy z materiałem, które trzeba przeżyć, żeby też robić tego typu rzeczy. I o wartości wiedzy, którą rzemieślnicy cały czas mają i którą należy wykorzystywać do projektów. Także trzeba być upartym i wytrwałym. I tak naprawdę doprowadziło nas to do tego, że z połączenia tak naprawdę tych dwóch rzeczy, czyli rzemieślnika i projektanta, mamy tak naprawdę, występuje takie zjawisko nowej fali, czyli te dwie kompetencje, kompetencja projektanta i rzemieślnika zaczyna się ze sobą mieszać. To znaczy rzemieślnik staje się projektantem, coraz bardziej wchodzi jego kompetencje i działa to też w drugą stronę. Znaczy projektant coraz bardziej zawęża gdzieś swoją działalność i staje się rzemieślnikiem. Tak, tutaj też pojawia się często problem z definicją, bo tutaj napisaliśmy projektant, rzemieślnik, ale też designer, maker. Bo tutaj same te osoby, które możemy jakby nazywamy tym określeniem, tutaj jest... No tutaj się pojawia kwestia, że one często wolą się jakby nazywać określeniem tym z anglosaskiej kultury, ponieważ nie chcą jakby, że rzemieślnik nadal jednak w naszym myśleniu jest to słowo, które niesie jeszcze za sobą zasób odrobiny innych kompetencji niż te, które jakby widzimy w tym nowym zjawisku, które chciałybyśmy właśnie opisać. Bo bardzo często, tak jak już Martyna powiedziała, to jest fuzja w jednej osobie. Bardzo często są to osoby z wyższym wykształceniem projektowym, które też przez wiele lat nabywały właśnie tą wiedzę ciała
i ogromną znajomość materiałów, znają jego możliwości, znają jego ograniczenia. Nadal to są osoby, które bardzo często samodzielnie uczą się tego fachu. Bardzo często w swojej pracy wspierają się dodatkowymi narzędziami typu właśnie projektowanie w środowisku 3D. Są przede wszystkim też odpowiedzialne za cały proces, od fazy koncepcyjnej przez produkcję i także po sprzedaż, więc to jest bardzo to jest ogrom pracy. I co bardzo ważne, mają całkowitą kontrolę nad procesem tego produktu, żeby go doprowadzić do końca. Ale tak naprawdę najważniejsza cecha, którą, znaczy dla nas, to tak naprawdę jest to, że te osoby nie boją się eksperymentować zarówno z materiałem, formą i procesem i znają wszystkie reguły, ale nie boją się ich naginać, żeby właśnie osiągnąć nowe efekty i inne rozwiązania. I tutaj też jest jeden z takich przykładów właśnie, to są miski, które Maciej Gąsienica wykonuje w Giewont Studio i on wie, że miski powinno się toczyć z suchego drewna, ale tak naprawdę on robi tutaj, odwraca ten proces i toczy swoje obiekty z mokrego drewna, po czym one wysychają i właśnie dlatego są takie popękane i nie do końca symetryczne i każdy jest z nich unikalny. I on jakby posiada wiedzę na ten temat, jak powinno to być zrobione, ale właśnie ją przekracza i poszukuje nowych możliwości. I to jest bardzo ważna cecha, którą zauważyłyśmy właśnie w tym zjawisku. Także nowe podejście do materiału, to znaczy znajomość tych zasad jakby i tego, w jaki sposób zachowuje się materiał, dany materiał, czym jest materiał i eksperymentowanie z nim otwiera nowe pola i nowe możliwości w samym projektowaniu. Tak, i ogólnie w Polsce jest bardzo dużo już tak naprawdę przykładów osób zakładów, które właśnie możemy określić mianem nowej fali i projektanta rzemieślnika. To jest całe stowarzyszenie NUF, Nowego Rzemiosła, w którym są zrzeszone bardzo wiele pracowni i to o tyle jest wspaniałe, że w tym stowarzyszeniu są pracownie z wielu różnych dziedzin. W sensie to nie jest jedna dziedzina, tam mamy do czynienia z ogromem kompetencji, między którymi tak naprawdę nawiązuje się współpraca i wymiana myśli, więc to też jest bardzo, bardzo pozytywne zjawisko. I właśnie tak jak powtarzałyśmy tutaj przez ten jakby opisywanie tego zjawiska, najważniejsze jest w tym to, że w tej osobie spotykają się kompetencje, które właśnie powodują powstawanie, są jakby doskonałym polem do powstawania nowych rozwiązań i szukania nowych możliwości, eksperymentowania i powstawania innowacji. Bo bardzo ważne jest to w tej całej opowieści, że upatrujemy w tym nowym rzemiośle, mówimy w nowym, ale w tym, co się teraz dzieje, jakby ogólnie w tym obszarze rzemiosła, jest to, że te wszystkie aspekty, które powstają na tym polu, przenoszą się do innych dziedzin. Tak? Tak jest, tak. Tutaj kolejnym przykładem jest współpraca hafciarki. Tak, to jest właśnie przykład tego, że jakby jej praca samodzielna stała się inspiracją do tego, żeby nawiązał z nią współpracę ktoś inny z zupełnie innej dziedziny, żeby powstał projekt, który gdyby nie to, że współpraca dwóch osób z różnych dziedzin nie miałby w ogóle miejsca, nie miałby prawa bytu, ponieważ to jest hafciarka, która używa przędzy przewodzącej prąd i nawiązała współpracę z robotykiem, to znaczy na odwrót, robotyk nawiązał współpracę z nią i on sprawdza, jak on szuka alternatywy dla drogich protez, do krajów gorzej rozwiniętych, ponieważ to jakby można zrobić ręcznie i te hafty, które są wszywane w ramiona, jakby kontrolują pracę mięśni, która właśnie ma stanowić alternatywę dla tych protez, ponieważ można to wyszyć ręcznie, znając jakby po prostu haft. Tak, i to też jest coś, co już się dzieje, to znaczy, że rzemiosło to już nie jest tylko stolarz, ślusarz, to nie są już takie utarte zawody, tylko tak naprawdę to rzemiosło ciągle się rozwija i znaczy coraz więcej. Tak, ona już, jeśli chodzi o Craft Council w Wielkiej Brytanii, to tam już rzemiosło właśnie, tak jak Martyna powiedziała,
Oni to już rzemiosło określają jako branżę kreatywną, ponieważ właśnie to zobaczyli w tym wielki potencjał przenosin tych wszystkich aspektów, które się dzieją w rzemiośle i przenoszą na inne dziedziny. I jakby te dziedziny się z kolei rozwijają na bazie tego, co jakby zostało wypracowane w nowym rzemiośle. Więc to jest już branża kreatywna, która ma ogromny wpływ na rozwój wielu aspektów. Technologii i różnego rodzaju rozwiązań. To jest tak naprawdę to, co to rzemieślnictwo, czyli to te pierwsze rzeczy, które wykonujemy sami ręcznie za pomocą prostych, ale też trochę bardziej skomplikowanych narzędzi, to jest taki zalążek do tego, co może dziać się później. To rzemiosło też jest tym tak naprawdę. I tutaj mamy projekt, o którym też już mówiła pani Agnieszka. To jest projekt naszych tak naprawdę znajomych absolwentów, tak. Można tak powiedzieć. I tak w sumie to jest też trochę o tym, że połączenie technologii tak naprawdę z rzemieślnictwem pozwala na wykorzystanie tego rzemiosła w zupełnie nowych dziedzinach. To znaczy, że to daje nam taką możliwość, takie pole do tworzenia nowych produktów, które bazują tak naprawdę na danym rzemieślnictwie, ale wychodzą trochę poza jego ramy. Tak, i poszerzają przez to całość myślenia, ponieważ tutaj Magda i Paweł musieli poznać tą dziedzinę, żeby ją móc przenieść na inną technologię. Na język robota. Na język robota, ale myśląc w takiej bardzo szerokiej perspektywie ogólnie tutaj oni myśleli o przeniesieniu tego na dużą skalę i o budowaniu w innym jakby języku niż bryłami, tylko właśnie myśleli o liniowym i ciągłym budowaniu rzeczy. Więc tutaj było to szeroko zakrojona myśl, więc może możliwe, że jeszcze za niedługo to się inaczej, jeszcze się dalej potoczy. Ale to jest właśnie jeden z tych przykładów, które chciałyśmy pokazać. Okej, dziękujemy bardzo za uwagę.